Jesteśmy na terenie pomiędzy ulicą Liburnia a osiedlem Liburnia, niedaleko myjni automatycznej i zakonu Elżbietanek. Mówimy o tej przestrzeni. I to właśnie w tym miejscu miałby powstać uporządkowany park nawiązujący do historycznego winogradu. To jest miejsce, które kojarzy się w Cieszynie z winogradem, bliżej lub dalej. Miasto przy pomocy Cieszyńskiego Szlaku Wina porozumiało się z Akademią Śląską, poprosiło studentów z tej akademii, żeby opracowali koncepcję zagospodarowania tej przestrzeni, która do tej pory nie jest szczególnie użytkowana, pod kątem właśnie turystycznym, winorośli, winohradu. Efekty tych prac można będzie zobaczyć 12-13 sierpnia w czasie Cieszyńskiej Trówły i drugiego Cieszyńskiego Winobrania na Zamku w Cieszynie. A czy już możemy coś więcej zdradzić, bo ja rozumiem, że te projekty będą dopiero do wglądu, ale może nam tutaj już pan burmistrz coś więcej powie? Chcemy je pokazać publicznie i rozpocząć proces później rozmów zarówno z mieszkańcami, jak i z radnymi według jakichś standardów, które do tej pory żeśmy mieli wypracowane. No a co tam ci studenci przygotowali? Co tam w tych koncepcjach? No są i filmy, i rysunki. Jest pokazane, w jaki sposób zagospodarować to. To jest o tyle ciekawe, że to jest pogląd młodych ludzi, którzy nie do końca są związani z Cieszynem. Dostali zadanie, zostali przywiezieni i myślę, że warto zobaczyć. Nie chcę odsłaniać rąbka tajemnicy, bo sam widziałem. Ale na pewno coś jest do zagospodarowania tutaj na potrzeby miasta. Czyli idzie to w dobrym kierunku, do tego właśnie nawiązania do historii. Tak, właśnie zakładając winnicę, to było u mnie 4 lata temu, odkryłem, że ten Śląsk Cieszyński jest już odkryty dawno dla winiarstwa, bo już od XIV wieku i badając te materie, zresztą nie trzeba było głęboko sięgać, bo Cieszyniacy wszyscy wiedzą, gdzie jest winograd. Także na tym cieszyńskim winogradzie rosły winnice i taki pomysł się, tak iskierka taka pojawiła się około 2 lat temu. Postarałem się zainteresować władze miasta właśnie, żeby tę przestrzeń, która w tej chwili jest zagospodarowana w taki sposób nie do końca uporządkowany, żeby uporządkować w sposób taki, żeby nawiązywało do historii. Do historii z winogradem, z cieszyńskim winogradem. Dlatego z panem burmistrzem teraz zapraszamy na te prace, żeby wszyscy mieszkańcy się zapoznali, podjęli dyskusję. Mamy nadzieję, że się spotkają z przychylnym nastawieniem, bo to będzie raz, że to będzie ładne, a dwa, że będzie nawiązywało do historii i będzie też przyciągało turystów. Ma to się nazywać Park Miejski Cieszyński Winograd, czyli bardziej to jest przestrzeń miejska, przestrzeń dla relaksu, dla rekreacji. A wino jako taką wisienką na torcie w tych najbardziej nasłonecznionych miejscach, w tych najbardziej odkrytych, tych najmniej zadrzewionych. Też musimy pamiętać o różnych innych aspektach, jak ukształtowanie terenu, prawda? Tu jest teren trochę taki trudny, także do tego trzeba się wszystkiego nawiązać. Natomiast na winogrady nie ma terenów trudnych. Byłaby to praktycznie pierwsza w Polsce winnica na tym terenie, pierwsza w Polsce winnica kaskadowa, tak jak jest nad Mozelą. Także to by było ciekawe. A zważywszy, że tylko w 3 miastach w Polsce w granicach miast są winnice, czyli to jest Sandomierz, Zielona Góra i Jasło, to Cieszyn byłby w takiej najściślejszej czołówce winnic. Jest to bardzo ważne, myślę, że dla rozwoju enoturystyki, na którą tutaj bardzo liczymy, na rozwój enoturystyki. Także coś ciekawego. Trzeba to zobaczyć, naprawdę trzeba zobaczyć. Czyli też taka dodatkowa atrakcja turystyczna dla Cieszyna by była, a byłoby wino Cieszyn? Dałoby radę? Myślę, że to już jest pytanie do producentów wina. Natomiast enoturystyka i wszystko z tym związane tu w tym rejonie ma szansę powodzenia, bo mamy kilkanaście hektarów winnic między Cieszynem, Rybnikiem, Wyślicą i mamy wiele osób zainteresowanych. Tu chociażby zeszłoroczny wyjazd na winobranie do Waltic i pełen pociąg osób, które chciały pojechać. No i prawie, że brak miejsc na ten rok świadczy o tym, że kierunek mamy dobry. Szukaliśmy pomysłu na tą przestrzeń. Myślę, że to połączenie winohradu jako miejsca, winorośli i rzemiosła, które w tym miejscu w Cieszynie, w okolicach się rozwija, jest dobrym pomysłem. A kiedy jakieś pierwsze prace mogłyby tutaj się rozpocząć? Oj, to myślę, że to jest kwestia lat niż miesięcy. Mhm.
No właśnie, ale na pewno kwestią lat i miesięcy nie jest najbliższe drugie cieszyńskie winobranie, bo to już 12 sierpnia. Tak, kwestia kilku dni, także można zaprosić na Wzgórzu Zamkowym, czyli w takim najpiękniejszym miejscu pięknego miasta, na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego. Drugie cieszyńskie winobranie, 12 w sobotę, 12 sierpnia o godzinie 16. Także serdecznie zapraszamy wszystkich widzów, wszystkich chętnych, wszystkich turystów w przepiękne miejsce. Można przy okazji połączyć sobie jeszcze ze zwiedzaniem całego Cieszyna, Wzgórza Zamkowego, Wieży Piastowskiej. Pięknie spędzić weekend. Także serdecznie zapraszam. Drugie, numer dwa i będą numer trzy, a mam nadzieję, panie burmistrzu, że za kilka lat te święta winobrania będziemy już nie na Wzgórzu Zamkowym organizowali, tylko na cieszyńskim winogradzie.